No halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, oczywiście z FIFA 18. Dzisiaj chciałbym zagrać składem, który został stworzony wyłącznie z kart, które udało nam się trafić za pakę openingi. Nie, Draxler, myślałem, że Royce, ale Draxler! Umtiti! 83! Ribery jest smokał! To będzie Werner! To jest Werner, to jest rewelacyjny napastnik do naszego składu z Bundesligi, którego oczywiście umieścimy w składzie, bo to jest ktoś, kto się nam w 100% przyda. Mkhitaryan! Mkhitaryan! Znowu będzie! I co tutaj będzie w środku? Jezus Maria, Helena, mam zawał! Flaga Portugalii! Callejon! Biglia! Zabiję was! No nie, dlaczego mnie trolujecie tak z tą Portugalią? Widzisz, jest najlepiej teraz na świecie. Czyli tak, będzie to swoisty pack and play za 12 tysięcy FIFA pointsów. Po prostu luźno złożę skład z dwóch lig i zagramy nimi spotkanie. Na samym wstępie jednak zachęcam do zostawienia subskrypcji, moi drodzy, po więcej materiałów z FIFA 18. Rozpędzamy się, droga do sławy, kariera i wiele innych serii. Koniecznie zostawcie suba, żeby być na bieżąco, a teraz ruszajmy z odcinkiem. Tak wygląda w całości skład, który został złożony z kart, które są trafione w paczkach. Ta wyjściowa jedenastka, postanowiłem, że jak... No nie chcę się jakoś tutaj, nie wiem, przechwalać jakkolwiek, ale mógłbym zrobić tutaj skład dosłownie z każdej ligi. Mogę zrobić skład ligi włoskiej, jak widzicie. Mam tutaj całą masę zawodników i spokojnie bym mógł ułożyć cały skład ligi włoskiej. Do tego mógłbym tak samo spokojnie złożyć nawet skład z Ligę, która też jest rzadszą ligą, ale popatrzcie, tych zawodników też jest tutaj naprawdę sporo i też można by było tutaj coś złożyć. Tak samo z Premier League chociażby, ale postanowiłem pójść tutaj w coś mniej takiego konwencjonalnego i postanowiłem połączyć dwie ligi i będzie to La Liga Santander i Bundesliga. Wszyscy, jak widzicie, ci zawodnicy są zawodnikami złotymi, błyszczącymi. Dodatkowo na lewej pomocy mamy oczywiście Franka Ribery'ego, który jest naszym walkoutem i w trzech spotkaniach, które na razie rozegrałem tym zawodnikiem, zdobył 3 bramki i 4 razy asystę. To są wybitne statystyki, co ja tutaj będę więcej mówił. Do tego jest na przykład Werner, którym też graliśmy i w trzech spotkaniach zdobył 4 bramki. No jeżeli chodzi o tę całą prawą stronę, to tutaj nikim nie grałem, ale my sobie jeszcze uzupełnimy ławkę rezerwowych, żeby w razie czego móc wykonać jakieś fajne, intrygujące zmiany. Jak widzicie, uzupełniłem też nasz skład o ławkę rezerwowych i tutaj w 100% mamy wszystkich trafionych również w paczkach, tak więc... No jest to w całości. Wszyscy zawodnicy, którzy są tutaj po prostu w tym składzie, są są zawodnikami, którzy zostali trafieni w moich paczuszkach. Dodatkowo dałem też tutaj Isco i owszem, ktoś może powiedzieć, że halo, ale to jest wypożyczony. No niby tak, ale też go trafiłem w paczce. A myślę, że fajnie by go było ewentualnie dać do tego składu, bo formacja jest słaba. No i zobaczymy, jak to się wszystko później ułoży w trakcie tego spotkania. Na razie zagramy sobie tak, zobaczymy, czy tutaj może Vietto zmienimy, czy może wpuścimy kogoś innego. Jest kilku naprawdę fajnych zawodników, którzy się mogą spisać na różnych pozycjach, więc zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Czas rozegrać mecz. Okej, mamy przeciwnika, spójrzmy, co nam zaprezentuje, co tutaj będziemy mieli, z kim przyjdzie się nam zmierzyć. Okej, jest Glik. Glik jest na obronie, ale tak poza tym to nie wiem, o co tu chodzi. Są różni zawodnicy? Może to jest jakiś pack and play czy coś? No nie wiem, no teoretycznie jest już po tej premierze FIFA dla tych edycji Ronaldo i edycji Ikony, więc może ktoś się tutaj już bawi w takie formy. Aha! Gościu, najlepszy kontrast będzie, jak będziesz grał w białych, a ja w czarnych. O, pięknie. No, jaki, no widać, że fan Tottenhamu. Dobra, mamy przeciwnika, mam nadzieję, że tym razem nie wyjdzie, nie rozłączy się od razu, więc zobaczmy, co tutaj. O, proszę, a tutaj od razu ktoś wlatuje z całym składem z Premier League. Jest Son, jest Chamberlain, jest Yabakoko, Aurier. No, jest to naprawdę, naprawdę dobra drużyna i do tego jeszcze Vardy i Welbeck na ataku. No, trzeba będzie jakoś dać radę, musimy jakoś dać radę. Dobra, Stark tutaj się nam... opiera. O nie! Wybita piłka, proszę wybić piłkę, Vardy. I proszę, udało się. Koniec końców udało się. I teraz Ribery do Wernera. Tejo. I Werner. O nie, myślałem, że to jest ostatnia. Boże, nie zauważyłem kompletnie linii obrońców, nie popatrzyłem na minimapę. No cóż, niestety. Zmienił kierunek biegu i wszedł w pole karne. O nie, 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 nie! Ale ktoś nie chciał przełączyć na tego obrońcę, którym chciałem wybić piłkę. Takie troszeczkę niepokojące. Jeszcze atakujemy i Frank Ribery, dośrodkowanie w pole karne, tam jest Tejo ze strzałem głową, nie ma bramki. Korsia. Dobra piłka, tam jest Tejo, Tejo będzie szybszy, ależ świetnie tutaj okiwał. Gdyby
celniej. Szkoda. Była naprawdę dobra próba. Budebus wybiega na pozycję. Super. I Werner uciekaj tam Sanchezowi. Werner podanie w pole karny. Aj, szybszy był niestety obrońca przeciwnika. Ale może teraz strzał! Budebus to mogła być bramka na 1-0 w 22 minucie. Szkoda. Bardi. Dobra pozycja do oddania strzału. Ale tutaj nas przeciwnik chciał ładnie rozklepać i jakby nie patrzeć, to mu to wyszło, gdyby podawał piłkę, ale chyba sam się nie spodziewał, że ta piłeczka aż tak ładnie poleci. Tak ładnie minie moich obrońców z taką łatwością. No to by na pewno tutaj by był gol, jakby zrobił taką tacę klasyczną z FIFA 17, ale na nasze szczęście póki co tego nie zrobił, nie pomyślał i o to chodzi. I atakuje teraz Stark. Welbeck, to może być bramka. Umtiti. I nie wiem, co się stanie, bo ścięło. Dobra, Umtiti ładnie powalczył do samego końca. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Teraz Wajlk, o Boże. Krótko rozegrany rożny. Dośrodkowanie po... Jezusie! Patrzcie teraz, jak to się może dla nas obrócić. Szczęśliwy przeciwnik miał słupek, mógł teraz prowadzić, ale teraz Werner! Werner już jest w polu karnym, Werner! Werner będzie podawał! Nie! O nie, nie podawać do Vietto. Po pierwszych 45 minutach 0-0, ale jak widzimy sytuacje były zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, ale u nas czas na jakieś zmiany i bez wątpienia sobie jakieś tutaj wykorzystamy. Zastanawiam się nad wprowadzeniem Martinsa, on tutaj na skrzydełko by się nam naprawdę przydał. A nie tylko za kogo. Zauważyłem, z tego co w ogóle zauważyłem, że Tejo nie ma 4 gwiazdek sztuczek, co mnie troszeczkę zmartwiło, tak więc Martins tutaj jak najbardziej może wylądować. Może też skoczyć na przykład Mkhitaryan, tylko kurczę, nie wiem czy Mkhitaryana nie dać lepiej tutaj, a Martinsa na atak. Albo jeszcze inaczej, może Draxlera. No dobra, niech na razie to zostanie. Mkhitaryan i Martins. Mkhitaryan na skrzydło, Martins na atak. Razem z Wernerem mam nadzieję, że zrobią tutaj jakieś zamieszanie. Martins, szansa na dobre wprowadzenie. Martins, dośrodkowanie Raboną. Frank Ribery, dlaczego główką trzymałem LT, żebyś uderzył z voleja? Ja bym ci musiał pokazać, jak się strzela z voleja, bo ja akurat, no co jak co, ale voleje to ja mam dobre. Ale zamęt tam był. Jelson Martins wypuszcza Mkhitaryana. I Mkhitaryan, on się świetnie rozpędza, już jest w polu karnym. Mkhitaryan, to musi być 1-0! Cóż ty w życiu, co tam się stało? Co to było? O nie, tu może być gol. A jednak nie, Umtiti, no i dobrze. Dobra, i teraz Jelson Martins, świetnie wypuszcza Mkhitaryana. I Mkhitaryan, i Mkhitaryan, i Jak to jest możliwe? Że co? Ja w to nie wierzę, nie? Ja nie wierzę, co tu się dzieje. No i teraz będzie gol. Albo i nie, mógł to zrobić lepiej. Zresztą ja w poprzednią akcję chyba też mogę zrobić lepiej. Sugerowane zmiany, Ribery za Isco. To jest dzisiaj chyba najsłabszy zawodnik w drużynie. Jak mi mówią, że jest najsłabszy, to zmienimy jego na te. Mówią mi, że jest najsłabszy, a sugerują zmianę Riberiego. Dobra, to zrobimy tak. Pojawi się Isco za Budebusa. Zobaczmy, czy Isco coś tutaj wniesie. Czemu ja się nie nauczyłem przez 4 miesiące streamu, że trzeba moskitierę sobie zaczepić na okno, jak mam je otwarte w nocy? Będę miał znowu park jurajski. O ty życiu, co tu się stało? Ja pierdzielę, nie? Nieudany ten strzał trafia w mur. Jelson Martins. O, ale Jelson Martins teraz bardzo ładnie się pokazał. Jelson Martins. Jelson Martins do Wernera. Ale Werner świetnie to zrobili. Jelson Martins teraz w polu karnym. Kurna, no zastrzelę gościa. No, czas na dogrywkę. O nie! No jak my tu będziemy mieli... Skościł mnie w tą bramkę! Mkhitaryan, płaska piłka, tam był Ribery, ale Ribery to chyba nie jest najlepszy wybór, jeżeli chodzi o strzał z główki. Nie w tą stronę! Koleś!
Jak ty po wojaku chyba, nie? No, następny obrońca po wojaku. Tak, wybił, dobra, nareszcie. Aleluja. Dobra, jak tutaj to zrobić? Jakby tu dośrodkować mądrze? Pójdźmy tu, Mkhitaryan na Wernera. Werner! Jak byłem przekonany, że to wpadło do siatki. Ostatnie 6 minut do gry. Dobrze przejęta piłka, coś z tego będzie. Blisko pole karne. Naraz Werner! No! W końcu postanowiłem strzelić, a nie podać na tacę. No i jest gol. No i elegancko, dobra. Werner, no, zrobił co do niego należało, ale z ósemką mi on tak nie pasuje, że aż głowa mnie boli. No i dobra, najważniejsze prowadzenie. Chociaż tak późno, to trochę szkoda. Mkhitaryan, o, dziura była! Rose, o nie, tylko żeby teraz nie stracić. Jabakoko, gry! O nie! Bo sędzia miał jeszcze przerwać, to miał być faul, tak perfidnie to zrobiłem. Aha, nie tym razem. O, może jednak tym razem. No i dobra, 1-0, skromna wygrana, ale najważniejsze, że jednak mimo wszystko ta wygrana, jak na taki skład złożony po prostu randomowo z tych wszystkich piłkarzy, których mieliśmy po tym naszym otwieraniu paczek, całkiem spoko się zaprezentowali. Moim zdaniem jedną z najjaśniejszych postaci ewidentnie był tutaj Jelson Martins, który się pojawił później właśnie w drugiej połowie. Gościu jest naprawdę świetny. Dorzucił do tego asystę, bramkę oczywiście Timo Werner. Troszeczkę niewidoczny był tutaj Frank Ribery, szybko mu troszeczkę zleciała ta cała kondycja, ale ogólnie, no to parę zawodników się tutaj zaprezentowało naprawdę, naprawdę spoko. Moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę oraz, tak jak już mówiłem wcześniej, zasubskrybujcie mój kanał. Ja się z wami żegnam, z tej strony oczywiście był Nexio, na razie i pa, pa! Cześć!